Chwilę przed wejściem w zakręt jechał prawie 100 km na godzinę. Kierowca z zarzutem tragiczny wypadek na A4. Kierowca usłyszał zarzut. Kierowcy ukraińskiego autokaru, który w piątek przed północą rozbił się w pobliżu Mopkaszyce na podkarpackim odcinku autostrady A4, grozi do 8 lat więzienia. Usłyszał od zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której zginęło 5 osób. Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym przedstawiono 48-letniemu kierowcy Wolodymyrowi K., który wówczas prowadził autokar, poinformowała w niedzielę wieczorem zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Staszecka. W wyniku katastrofy zginęło 5 osób, a wielu pasażerów doznało obrażeń o charakterze lekkim, średnim i ciężkim. Prokurator wyjawiła, że dotychczasowe ustalenia pozwoliły przyjąć, że najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że kierowca zamierzał dokonać skrętu w prawo, na MOP. Tymczasem, jak wynika z zabezpieczonego do śledztwa tachografu, kierowca autokaru na chwilę przed wypadkiem jechał z prędkością 96-97 km na godzinę, ale tuż przed wypadkiem, przed ostatnie 4 sekundy prędkość pojazdu spadała z 95 do 45 km na godzinę. Choć jechał z prędkością dozwoloną na autostradzie, czyli nie szarżował, to jednak była to prędkość niedostosowana do podjętego manewru skrętu w prawo, wyjaśniła Staszecka. Dodała, że właśnie dlatego postawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności. Poinformowała także, że podczas przesłuchania w szpitalu, gdzie obecnie przebywa podejrzany, oświadczył, że nie potrafi się ustosunkować do zarzutów, czy się przyznaje, czy nie. Dodał, że nie pamięta zdarzenia. Odmówił też składania wyjaśnień, ponieważ jest w złym stanie emocjonalnym. Zapowiedział, że złoży je później. Wobec podejrzanego prokurator zastosowała zakaz opuszczania Polski połączony z zatrzymaniem paszportu oraz dozór policji 7 razy w tygodniu. Drugi z kierowców, który w chwili wypadku nie prowadził pojazdu, 35-letni Stepan K., został w sobotę przesłuchany jako świadek. Kolejne czynności procesowe z jego udziałem odbyły się w niedzielę. Prokuratura na obecnym etapie śledztwa nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie. Autokar stoczył się ze Skarpy. Do wypadku doszło w piątek przed północą w pobliżu Mopkaszyce na podkarpackim odcinku autostrady A4. Ukraiński autobus uderzył w osłonę energochłonną. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na skutek uderzenia bariera ochronna dostała się pod autokar, a pojazd na niej niejako przewrócił się na prawy bok i stoczył się ze Skarpy. W autokarze podróżowało 57 osób, w tym dwóch kierowców. W wyniku wypadku 5 osób zginęło, a 25 przebywa w szpitalu, z których 4 jest w stanie ciężkim. Natomiast 24 podróżnych, którzy uczestniczyli w wypadku, opuściło już Polskę. Autokar nie był wycieczkowy, ale rejsowy, więc podróżujące nim osoby były przypadkowe. Nieznana tożsamość dwóch ofiar na miejscu wypadku udało się ustalić personalia 3 spośród 5 ofiar śmiertelnych. Miały bowiem przy sobie dokumenty. To jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Tożsamość dwóch pozostałych ofiar będzie ustalana. Wiadomo jedynie, że były to kobiety. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Pobrano od nich także krew m.in. na obecność narkotyków i innych środków odurzających. Wstępne testy nie wykazały ich obecności.